Cześć, z tej strony Mateusz. W ostatnim czasie dostaję od Was sporo komentarzy, zapytań odnośnie tego, czy w 2019 roku ciągle opłaca się kupić iPhone'a SE. No ale z drugiej strony trudno się dziwić, że o niego tak pytacie, bo posiada on kompaktowy rozmiar oraz niską cenę obecnie, bo za używkę trzeba zapłacić gdzieś kilkaset złotych, natomiast za nową wersję nieco ponad 1000. Dodatkowo kilkanaście dni temu duże zamieszanie wywołało fakt, że Apple w Stanach Zjednoczonych wprowadziło ponownie ten telefon do swojej oferty i w oficjalnym sklepie go znowu sprzedaje. Także nie pozostało mi nic innego, jak odpowiedzieć Wam w tym materiale na pytanie, czy warto kupić tego iPhone'a SE w 2019 roku, czy może wybrać inny telefon, albo czekać na następną wersję iPhone'a SE, czyli iPhone'a SE 2. Ale o tym porozmawiamy sobie już na końcu tego filmu. Jeśli film Wam się spodoba, to gorąco Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do wpadnięcia na mojego Instagrama, gdzie wkrótce rusza konkurs, więc warto tam zajrzeć, aby go nie przegapić. No, ale jeśli chodzi o samego tego iPhone'a, to powiem Wam, że ja mam z nim problem, bo mam po prostu do niego takie mieszane uczucia. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, że używałem go ostatnio przez jakieś kilkadziesiąt minut i na bazie tych doświadczeń mogę Wam powiedzieć, że ten telefon naprawdę dobrze działa. Jeśli oczywiście mówimy o dobrym działaniu na podstawie jego komponentów, czyli 64-bitowego procesora Apple A9 oraz 2 GB pamięci RAM. Nie jest to dywan prędkości, oczywiście takie określenia tutaj muszą odpaść, natomiast do takich normalnych czynności jak przeglądanie internetu, odpalanie sobie Face'a, Instagrama, Twittera, odpisywanie na jakieś maile, czy po prostu takie luźne użytkowanie tego telefonu, wygląda to naprawdę nieźle i tak naprawdę przez te kilkadziesiąt minut on miał kilka ścinek, a mówimy tutaj o telefonie, który ma zainstalowaną najnowszą wersję iOS-a, więc jest całkiem nieźle, zwłaszcza jeśli sobie skonfrontujecie tę sytuację z jakimś smartfonem, który ma Androida. I jeszcze załóżmy, że ten Android jest w najnowszej wersji, co się też czasami nie zdarza. No ale właśnie, jeśli mówimy o wydajności, to tylko i w zasadzie do takich lekkich czynności, przy tych bardziej wymagających rzeczach, przy odpalaniu jakichś cięższych aplikacji, on po prostu nam umrze, bo za te działania odpowiadają dokładnie te same komponenty, jak w przypadku iPhone'a 6s. Podobnie prawdopodobnie będzie z jego wsparciem systemowym, czyli Apple będzie go gdzieś miało w swoich planach do 2021 roku. Później najprawdopodobniej, tak jak mówię, przestanie być wspierane. Chociaż jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają te telefony na co dzień i mają je też od kilkunastu, nawet kilkudziesięciu miesięcy, to mówią, że jednak cały czas te aktualizacje troszeczkę obniżają tą wydajność. Także można mieć przekonanie graniczące z pewnością, że jak dojdziemy do 2020 albo tego 2021, to ten telefon po prostu umrze. Natomiast o ile do tej samej wydajności nie możemy się za bardzo doczepić, jeśli chcecie używać tego telefonu przez jeszcze około rok, no bo jeśli będziecie go dłużej używać, to wydaje mi się, że to nie ma sensu, no to tak naprawdę ta wydajność to nie wszystko. Warto zwrócić uwagę na baterię, która jest spoko, bo można ten telefon, z tego co wiem, utrzymać na poziomie nawet półtora dnia pracy, ale ja nie wiem, jaka to już musi być praca, ona naprawdę musi być mega lekka. Natomiast przy jakiejś cięższej, no to śmiało od 8 do 18, 20 jesteśmy w stanie wytrzymać. Natomiast te pozostałe komponenty, one wprowadzają coś, co nie do końca mnie przekonuje właśnie w tym telefonie, bo ten kompaktowy rozmiar, o ile może się wielu osobom podobać, to on generalnie jest po prostu z tego starego designu tych telefonów, czyli grube ramki, mało efektywne wykorzystanie tego przedniego panela, no bo zobaczcie sobie, w porównaniu do tych telefonów bezramkowych, jak to dużo mamy tak naprawdę niewykorzystanej przestrzeni, co jest po prostu bez sensu. Chociaż do samego ekranu nie można się za bardzo przyczepić, bo mamy tutaj 4 cale ekranu Retina. No, obraz jest ostry, kolory są żywe, więc w tej cenie raczej bym tu nie oczekiwał fajerwerku. Pozostałe rzeczy, o których też warto powiedzieć, no to między innymi aparat, który ma ciekawą funkcję, bo jest to na przykład nagrywanie filmów w 4K, natomiast tylny aparat no nie jest zły, on jest przyzwoity generalnie, bo to jest 12 megapikseli, ale jeśli na przykład lubicie zrobić sobie zdjęcia przednią kamerą, no to w tym iPhone'ie to nie wyjdzie, bo to jest 1,2 megapikseli. Sam czytnik linii papilarnych jest drugiej generacji, czyli działa on generalnie dobrze, szybko, chociaż no nie jest najlepszym czytnikiem, jaki jest na rynku. Niemniej w takim codziennym użytkowaniu spokojnie powinniście do niego się przyzwyczaić i nie mieć zastrzeżeń. No i ochotę na zakup tego telefonu może Wam też zrobić fakt, że ma on mini jacka, co jest raczej w 2019 roku już mało spotykane. No i podsumowując mój wywód, który Wam tutaj powiedziałem, tak jak Wam mówiłem na początku, opinia jest słodko-gorzka na temat tego telefonu, bo z jednej strony jest naprawdę w fajnej cenie i za te kilkaset złotych, no jest to chyba jedna z najlepszych propozycji na rynku, ale z drugiej strony, jeśli myślicie o telefonie na 2-3 lata do przodu, no to nie, no to nie ma sensu po prostu kupować tego. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zainteresować się na przykład iPhone'em 7 czy iPhone'em 8. Te telefony nie dość, że dłużej będą wspierane, no to po prostu mają też dodatkowe bariery, takie jak na przykład wodoszczelność, więc jeśli wylejecie jakąś szklankę wody na ten telefon, to się nic nie powinno stać. Albo jakieś inne funkcje typu 3D Touch i tak dalej. Że jeśli Was nie ogranicza budżet, no to ja bym nie wchodził w tego iPhone'a SE, bo po prostu w 2019 roku on już nie robi takiej furory jak w 2016. Ale z drugiej strony nie mogę Wam też odmówić całkowicie tego telefonu, bo jeśli nie
użytkujecie swoich smartfonów na maksa, nie chcecie wykorzystywać ich full potencjału, no to ten telefon do jakiegoś sprawdzania maili, przeglądania internetu, odpisywania na jakieś posty na Facebooku i tak dalej, on spokojnie wystarczy, bo jak pytałem koleżanki, która dokładnie właśnie tak używa telefonu, co dla niektórych z was może być pewnym zaskoczeniem, że tylko do tego się używa telefonu, no to jej to spokojnie wystarcza, a przypuszczam, że takich osób jak ona może być trochę, ale tutaj jeszcze pojawia się pytanie, które mówiłem na początku, czyli co w sytuacji, kiedy pojawiłaby się druga wersja tego telefonu, czyli iPhone SE2. Zakładam, że byłby to naprawdę gorący towar na rynku i wzbudziłby znowu ogromną falę popularności, bo mówi się, a raczej mówiło się o tym telefonie w kontekście tego, że miałby on mieć właśnie podobny design jak SE, natomiast ekran miałby być na przykład na całym panelu przed nim, co byłoby bombą, no a komponenty miałyby być z pogranicza iPhone'a 8, iPhone'a 10R, czyli też generalnie dobrze, aczkolwiek nie byłyby to te najwyższe komponenty, jak na przykład w przypadku 10S. Tutaj przez to mogłaby ta cena też siąść i być bardziej budżetowa. No i to wszystko powoduje, że mógłbym wam teraz powiedzieć, tak, czekajcie, bo ten telefon będzie naprawdę petardą i nie opłaca się kupować po prostu jego tej pierwszej wersji. Natomiast coraz mniej, a raczej teraz już w ogóle nie mówi się o tym, że ona w ogóle powstanie. Tak jak wam mówiłem kilka miesięcy temu w filmie, najprawdopodobniej przez to, że wtedy miał się pojawić, a finalnie pojawił się iPhone 10R, czyli wersja tego telefonu budżetowego, iPhone SE, pomimo tego, że wielu ludzi jest chętnych na mniejsze telefony, no nie ma prawa być na rynku z powodu tego, że wstrzymałby sprzedaż iPhone'ów tych droższych, co już dla Apple jest dość dużym problemem, bo one się nie sprzedają tak, jak firma chciała. Także tutaj absolutnie wam nie powiem, że powinniście czekać, bo okej, ja bym też chciał na niego czekać, ale racjonalne i wszystkie rzeczy, o których czytam w internecie na temat tego telefonu, wskazują, że prawdopodobnie on się po prostu nie ukaże i będziemy mówić o nowym iPhone'ie z wyglądem iPhone'a SE, ale w kontekście tych wrześniowych iPhone'ów, które się pojawią, czyli tych droższych niestety. Także tutaj wracam do tematu, że jeśli zrezygnowalibyście z zakupu iPhone'a SE, no to polecałbym wam zakup po prostu iPhone'a 7, 8, bo po prostu czekanie na iPhone'a SE w wersji drugiej może być bardzo, bardzo długie, żeby nie powiedzieć naiwne, bo ten telefon po prostu może nigdy się nie pojawi. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli film wam się ten spodobał, to gorąco was zachęcam do subskrypcji, a jeśli macie do mnie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. My widzimy się w następnym materiale, do zobaczenia, cześć!